Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Przy okazji dziękuję wszystkim aktywnym wspieraczom za wspieranie kanału. Pełna lista wyświetla się właśnie na ekranie. Dziękuję za pomoc. Dzięki. Słomiany dach buduję sobie z pochodnią w ręce. Spoczy. O, tu kłody jednej brakuje, serio? Nie, no bez jaj. O, jedna kłoda. Dawaj. Pięknie, załatwione. Buda stoi. Od razu śniegiem zasypany. Oczywiście. No i pięknie. Piękniusio, teraz w kimę. I trzeba iść po tą babeczkę. Dobrze idzie, na razie stabilnie. Żarcia mam nawet całkiem sporo z tych polowań. W sumie znaczy jeden dzień poświęcić na takie spore polowanie i masz cholery mięsa. Później jak będę miał farmę, to już w ogóle będzie z górki. To trzeba będzie tylko pilnować, żebym miał w magazynie dużo żywności i drewienka i będzie chyba git. Przerzucę część tego pieczonego mięsa tam do magazynu. W sumie to co usmażę teraz to wrzucę. I ten drewno opałowe tam wrzucę też. Nie wiem ile jego trzeba. W sensie ile oni zużywają. No. Jak ma na imię ta żona? Co tam? Zarywam? Nie wiem nawet. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to w tej wiosce była ta babka. Ale nie mam pewności. Teraz zobaczymy. Myślę, że tego żarcia i drewna to starczy. Jeszcze drewna by się przydało dorzucić, ale żarcia na pewno. Starczy. Ta. O, kłusownik. A nie, ona ryby łowi dobrze i jest dobrym rzemieślnikiem. A nie jest dobrym tym do polowań. On ma dwójkę w polowaniu. On byłby lepszy do polowania. On ma aprobatę 70%. To mogę go wziąć. Bierzemy go na polowanie? Bierzemy. Git. Pyk. Dwa punkty w polowaniu. Kozak! Twoi mieszkańcy potrzebują domu, ale to nie wszystko. Wymagane jest też posiadanie magazynu na jedzenie, dzięki któremu będą mogli pobierać z niego jedzenie oraz magazyn na zasoby, z którego pobierać będą drewno, aby ogrzać swoje domy. Magazyn na jedzenie? Bardzo miałem szczęście, mieszkańcy wioski to ich nastrój, że spadnisko mogą opuścić tę wioskę. Jaki kurwa magazyn na jedzenie? Jest magazyn na zasoby. To pewnie o to chodzi. Magazyn na zasoby, no. Świetna pogoda zimą jest, no. Kozacka jest, bez kitu. Siema, siema. Jak się masz, ty piara? Powinien śmierdzieć, ale chyba jest okejka. O, plus 5, 3 razy dostałem. Nie lubi polowania. No dobra, no dobra. Cyk, czucie 2%. Wow. Wow. Te kwiaty zimą zobaczyłem, no. Pewnie tak było. No, ta, te kwiaty to były kozak. Cały czas trzeci raz mówię o tych kwiatach i ona trzeci raz się jara. No. Plus 10. No dobra, dobra. Spoczy. Nie wiem, czy nie powinienem iść po to drewno szybko, nie? Ładna pogoda zimą. O, nieładna. Tak myślę, czy nie powinienem iść do domu i mu drewno załatwić, nie? No. Bez kitu. Zarządzanie. Wieś na grobach. 48% nastroju. Status brak jedzenia. Jak kurwa brak jedzenia? No jak ty nawet w wiosce nie jesteś. Wyrzuć do wioski. Czemu on tu stoi? Przesuń się. Mam dla ciebie robotę. A i tu go przydzielam do roboty? Przypisz miejsce pracy. No ale jak? Otwórz detale. Warsztat, magazyn, domek myśliwego, domek. Przypisz pracownika. Dwóch może być. Zbieracz, łowca. Łowca. Dobra. Jesteś łowcą. Podatek 15. Okej. Okay. No food. Food storage needed. Mówi, że nie ma magazynu na jedzenie w ogóle. Przecież jest magazyn na jedzenie, no bez jaj. Ej, naprawdę. Magazyn na zasoby, magazyn na zasoby. Magazyn na jedzenie. Serio, to jest osobny budynek, zasoby i jedzenie to nie to samo. Chyba muszę szybko zbudować magazyn na jedzenie, bo bidula nie ma co jeść. To nieźle, nie wiedziałem, że to jest osobny budynek. Ciekawe, czy on mi teraz nie odejdzie w przeciągu tego jednego dnia. Chyba nie powinien, co? Muszę szybko zbudować to. Nie mogę mu dać ręki tej żarcia. Skoro nie ma tego magazynu na jedzenie, to powinno być, że nie mogę go w ogóle zatrudnić. A nie, że kuźwa zatrudniłem typa, ale teraz nie ma co żreć. No niedobrze, no niedobrze. Potem tu powiedziałem, że masz. No bo myślałem, że magazyn na zasoby to jest to samo, co magazyn na jedzenie, a to się okazuje, że to jest osobna rzecz. To po co ten magazyn na zasoby w ogóle robić, jak to nie jest to samo? Ja byłem przekonany, że to jest to samo. Że w zasobach mogę trzymać żarcie i że będzie kozak. No to nie, nie, nie. Dobra, dobra, damy radę. Na chillku to robimy, ok? Na chillku, mam 5 kół. Nieźle. No chyba w jeden dzień mi się nie zwolni, nie? Podejrzewam, że z rok musi być nieszczęśliwy, żeby odejść.
O, poszedł do tej swojej chaty. Ciekawe, czy będzie polował. Zostaje mu magazyn żarciem centralnie pod domem. Żeby nie mówił, że nie ma. Ale pewnie nie da rady tutaj postawić, bo widzę już, że jest ciężko. Elo. O cholera, czemu to musi być zawsze takie skomplikowane? Wszystkiego pełno trzeba mieć. Do potyki słomy. Tu zrobię rozpierdziel. Jaki to jest wysoki. Dawaj, dawaj, buduj, bo gościu z głodu umiera. Cholera jedna. Cyk, ale cieszę się, że mam pierwszego wieśniaka robaka. Naprawdę. Ciekawe, co on tu robi. Stoi tu po prostu i co, żarcie się będzie pojawiać u niego w domu? To jest, tak wygląda twoja praca? Tak, już dwa mięsa zarobił. Dwa mięsa sobie zarobił od rana. No i kozak mi się podoba. Niech sobie pracuje w takim razie. Pięknie. To wystarczy, żebym ja tylko to przygotował i już będzie żarcie do jego magazynu. W takim razie. Będę zabierał od niego, wrzucał do pieczenia i elo. O nie, tyle kłód trzeba. Kłody najgorsze. Są ciężkie, się niesie je i niesie. By magazyn żywności to jest w ogóle głupota. Moim zdaniem troszeczkę. W sensie, wydaje mi się, że powinno być coś takiego jak właśnie ten magazyn na zasoby i tyle. I tam wrzucasz wszystko, co im jest potrzebne. A nie, że kuźwa, musisz mieć trzy osobne magazyny. Jeden na drewno, drugi na zasoby, a trzeci na jedzenie. Weź nie mógł wszystkiego w jednym miejscu trzymać po prostu. Bez przesady, nie? O nie, dużo wolniej chodzę, jak się porządnie przeciążę. O cholera, dużo, dużo wolniej chodzę. Do tego drzewa to nawet nie ruszam. O cholera. O cholera. Nie no, muszę wyrzucić część i się po nie wrócić po prostu. Ja co, to jest 4 na jedną stronę tylko. Nie no, porąbało ich z tym magazynem żywności. Jest tak mega drogi, że to jest koniec. Za drogi jest po prostu. Za drogi. No i jeszcze potrzebuję tu jedno. I tam. Dwie. I tu jedno. To nie jest źle, bo tylko jedno drzewko porządne zetnę. Nawet to i git. I mogą mu dać żarcie, nie? No. No. Dobra! Ło! Szybko, do magazynu po to mięso. Oddaj mięso. Dobrze. Ło, zarządzanie. Brak drewna. Kurwa. Nie no, to jest niemożliwy po prostu. Niemożliwy jest typiarz. Muszę mu zrobić drewno opałowe. Mam nadzieję, że to ten. A z drewna, że w drewnie, w magazynie z drewnem? Nie wiem, gdzie teraz muszę trzymać. Może drewno na opał ma być w magazynie z drewnem? Czy gdzie? Przerób kłody. Drewno opałowe. I chyba do zasobów muszę wrzucić to drewno, co? Czy tutaj? Wrzucę tutaj, zobaczymy, czy wystarczy. Nie, to nie tutaj. Czyli do zasobów. Wcześniej tam nie było? Wydaje, że wcześniej tu też trzymałem ten drewno opałowe. I chyba było ok. Tak, jest ok. Dobrze. Dobrze, zrobię mu tego więcej. Wrzucę mu tu i elo. I kozak. Dobra, jest chłop zadowolony, no nie? Znaczy, no nie wygląda jeszcze, ale ma wszystko, czego potrzebuje. Może tak powinien być. On jest dobry farmer. Na 3 na farmie nie. Nie wiem, co to znaczy ta reszta. Te ikonki są takie małe. Tu jest chyba zbieranie zasobów. Czy on jest tak dobry, tak samo dobry w zbieraniu zasobów, jak w polowaniu? Wychodzi na to. Czy mogę mu zmienić pracę w takim razie? Na pewno mogę. Otwórz detale. O, właśnie. On zbiera tak samo dobrze. Magazyn drewna. Cyk. Przybierz pracownika drwal. Jelo. Teraz pracuję w magazynie drewna. Teraz będzie drewno generować. Dobra, i stąd teraz zabierzemy to mięso, co on uzbierał, bo pewnie trochę uzbierał. I dlatego? 6, wow, ale jesteś kozak, wow. Wolę chyba, że zbierał drewno, jak robi to tak powoli. Bez kitu, ziom. 22 mięsa. Gościu! Dobrze, dobrze. Dobrze to wygląda. Naprawdę jest git. Dobra, nowy poziom rzemiosło. O. Poka, poka. Wiedza o wytwarzaniu. Rzemieślnik. Czy przetworzenie drewnianych. A to jest to... zwiększanie i zmniejszanie poziomu modułów budynku? Co? Dobra, biorę sobie to. Niech dalej mi lecą punkty szybko.
Lituwa. Dobrze to wygląda. Zobaczę, ile on żarcia zeżar przez tą chwilkę. Było tu 20, 19. No nie no. Nie zbiera tak szybko. Drewno o połowę 6 już jest, a było 8. Drewno o połowę idzie naprawdę szybko. Gdzie on ścina te drzewa? Pytanie mam. Tam gdzieś łazi. No dobra, się będzie łaził i przynosił, tak? Wychodzi, że ta. Fajowsko, kozak wiocha. Okej, okej, ostatni dzień zimy. I tak myślę, co miałbym zrobić. No, przydałbym się po prostu nowy wieśniak. Idę na gody poszukać nowych wieśniaków. Niech się wprowadzają, mieszkają. Żarcia mu przecież nie braknie, no nie? 36%, ojej. Fajnie jakby tutaj było gdzieś podsumowanie, ile mi zostało jedzenia. A jest drewno i zapotrzebowanie. A, jedzenia mam 198, a schodzi mi 1 na godzinę. Drewno mam 14, schodzi 1 na godzinę. Drewno jest bardzo drogie. Z żarcia wychodzi na to, że mam bardzo dużo, a drewna mam bardzo mało. Więc po drodze można w sumie zebrać później, jak będę wracał. Ale wychodzi na to, że żarcia mam bardzo dużo, ale drewna bardzo mało. Drewno w tej grze w ogóle ciężko się zbiera, nie? Tylko fajnie mieć tego ziomka od drewna. Może on będzie jako tako zbierał, zobaczymy. A i myślałem, że tak przebiegnie i się załapie na kulę, a... Zaraz to już ledwo zipie. Się uciekł. Prawda? Dobra. No i złamałem dzidę. Serio, w taki sposób złamałem dzidę na tobie. Bardziej się opłaca rzucać. Nie no, bez jaj, no. Siekierą dobiłem. Ale to głupie. Polowania są głupie. Przydałaby mi się ta żonka, żeby tą dynastię przeciągać z jednej strony. Ale z drugiej strony to ja wiem, czy to jest takie mega potrzebne. W sensie w tej grze chyba bardzo trudno jest zginąć. Miałem dziwne wrażenie. Naprawdę. Trudno tu o śmierć. Siema, jak tam? Jak tam uczucia do mnie? O, polana. Pyk. Minus 5! No cholero ty jedna, co jest z nią nie tak? Ładne ci bajery sprzedaję. No po prostu wezmę ją. Normalnie chyba kiedyś zamorduję, no. Mnie denerwuje. Bo ten, co ma łowienie na trójce, pole na trójce. Wow! Ty, ziomek, musisz u mnie pracować. Masz chwilę? Dawaj ploty napierdzielamy i idziesz do mnie pracować, co? Jak się ostatnio masz? O, kozak. Tworzy osadę, cyk. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. Elo. Przywit właśnie zaczął u mnie pracować. Przywitajcie, przywita. Przywitajcie, przywita. No, kozak jest po prostu. On będzie żarcie tutaj nam ten ogarniał. Przypisz miejsce pracy. Domek myśliwego, przypisz pracownika, cyk, łowca. Ja, przecież przywit to będzie tak nadupcał to żarcie, że to jest szok. Trójeczkę w polowaniu. Przecież to jest łowienie ryb. A i polowanie też, dobra. No, jest okej. Okay. Przywit jest kozak. Przywit jest mega kozak 3000, tak powiem. O. Siema, siema, Kunegunda. Ty to tak... Mogłabyś też w sumie zbierać jagody czy coś. Masz chwilkę? Słyszałeś ploty? Dora, pyk, jak się ostatnio masz? Cyk, pyk, ciężka praca. O, chcesz do mnie się przyłączyć? Nie chcę. Nie mam miejsca w domu na nią. Szkoda, szkoda. Ale już mam ją ogarniętą, więc luz. To dobrze. Z tą żoną tak się nie bardzo ten układa, ale... Ale tutaj z tymi ziomeczkami, co ich zatrudniam, to z górki bardzo. Bardzo z górki. O. Siema, siema, co tu się odwala? Ło, ona jest chyba chora. Nie wiem, co ona tu robiła. Mam nadzieję, że kaszlała, naprawdę, bo źle to wyglądało, okej, jak tu wszedłem. Bardzo źle to wyglądało, jak tu wszedłem, okej? Naprawdę źle to wyglądało, jak tu wszedłem. No, ta, bardzo źle to wyglądało, jak tu wszedłem. No, no. No jejciu, jejciu. Sianinga, co tam, wariatka? Chcesz komplemencika? Nie, to przesuń się. Elo. Ta jest przy górniku, ta co do niej zarywałem. Przecież zapomniałem o niej. Po prostu już ją zdążyłem zarwać, zanim ty zauważyłeś. Ziomeczku. Ciekawe, z moim ziomeczkiem mogę sobie pogadać, tym co u mnie mieszka. Ej, tam jakiś typo idzie. A, to jest mój typo, ten co go zatrudniłem. Może muszę go pilnować, bo go dziki zjedzą w lesie. Już leci na niego jakaś łania. Pana bi łania? Łania? Ło, wow, ale headshot, padłaś. Oskuruję cię, ale chyba wyrzucę do śmieci, bo
Miał miejsce w ekipunku. Poważnie ci mówię. Ludzka. Ej, jednak nie. To nie on dojdzie do domu, to go lis zje. Lis, uspokój się. Będę ci musiał zabić, naprawdę. Potężnym włodarzem tego terenu tu jestem, więc uważaj sobie, koleżko. Innym razem, panie lisie. Ten ziomek już tam jest. On całkiem blisko jest. Jeszcze trochę zacznie zbierać drewno. O, moja pułapeczka. O, złowiło się i zaraz ją przestawię. Zbudujemy nową pułapkę gdzie indziej. Pułapka. Wstawimy ją blisko domu i króliki i tak się będą łapać. Pewnie. Na luzaczku. O, ale drewno na opał przyniosłem. Goście. Goście, goście, goście. Mięso upieczemy. Jak tam zarządzanie wiocho? Drewno 34, 2 na godzinę leci. Okej. Okay. A jak ich zadowolenie? 50% cały czas mają. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby mieć większe zadowolenie. Zatrudnimy tą typiarę. Weźmiemy ją do zbierania rzeczy z lasu. Akurat przyjdzie lato, to może coś będzie zbierać, nie? Bo zimą to raczej za wiele się nie nazbiera. Tak sądzę. Dom! Domy powstały po drugiej stronie ulicy. Teraz przy magazynie. Tu może być. Cyk. Się namacham znowu. No strasznie powoli te kłody zbiera. Temu ziomek. Mega. Ja mam nadzieję, że zrobią jeszcze później coś takiego jak konflikty między wioskami. I rzeczywiście jakieś takie budowle bardziej zamkowe już później. Też podobałoby mi się, gdyby był klimat jakiś takiego, kurde, bóstwa. Że byłoby jakieś bóstwo takie, jakieś prymitywne i by się składało w ofierze jakieś zwierzątka czy coś. I żeby z tego były jakieś proste czary. Na przykład na szybszy porost drzew albo na rozpłodność w wiosce. Takie wiecie. Proste rzeczy, ale zabawa by była, nie? Dodatkowa. Ile tych kłód mam? Mam 4, no to git. Co te króliki mi tu tak biegają? Przecież to jest moja dzielnica. Pierdzieliło was? Popierdzieliło? To nie widać, że to moje? Mogę jeszcze multi dodać? No, multiplayer też był fajny, jakby się grał wioska na wioskę. Wyobraźcie sobie, ja tu siedzę, a tam dobrodziej po drugiej stronie rzeki się buduje. I ma swoich wieśniaków i w ogóle. Też było kozackie. Ale myślę, że to ma być single player raczej. Nie przypuszczam, żeby było multi, ale jakby było, to było kozak. A jeszcze tu potrzebuję kłody. No tak. No tak. Ajajaj, to jeszcze dwie kłody potrzebne. Jedna kłoda potrzebna. No i git. I dom zbudowany. Muszę, możemy biec po tą typiarę. I akurat na nowy sezon będziemy ją mieli. Na pewno dzieciaki rosną, bo to już zauważyłem, że się spotyka właśnie coraz starsze te dzieciaczki, nie? Ale domy raczej stawiam, że się nie rozwijają. To jest zbyt skomplikowane, nie? A dzieciaczki muszą się pojawiać, bo inaczej byś nie miał skąd brać tych ludzi nowych, no nie? Była ograniczona ilość na mapie. Muszą się respić nowe. Siema, zielonek. Spokojnie, ja dzisiaj nie na polowaniu. Budzę postrach po prostu na dzielni już, no. Kunegunda, siema. Zapraszam do mojej wioski. Elo. Kunegunda, dobra, myślałem, że coś dostałem zadanie jakieś czy coś. Kunegunda, hello, młodziutka, idziesz na domek myśliwego. O, psują się domki rzeczywiście. Zbieracz czy łowca? Czy możemy z nich zrobić łowcę? Nie wiem, a niech będzie, że mam i zbieracza i łowcego. I łowczego. Dobra, git. No dobra. Drewna leci bardzo dużo, bym powiedział nawet. Kunegunda! Ciekawe, czy mogę zarywać babeczkę, która mieszka u mnie. He? To jest... Może z Kunegundy se zrobię żonę normalnie. Ciekawe, czy się da. Ciekawe, że w ogóle z nimi mogę gadać, żeby umiejętności se zwiększać. Zapłać podatki, nowe zadanie. No i chuj, cały rok minął. Dobra, sprawdzamy, ile drewna. Zrobimy je od razu na opał. Kłody 4. Powiedzmy, że nie ma źle. Ale też dobrze nie jest. Teraz opału już chyba nie powinno tak dużo iść, nie? Podatki. Podatki płacone są w monetach. Każdej wiosce będziesz musiał płacić podatki. Kasztelanowi w centralnej wiosce go stawia. Podatki są naliczone za twoje budynki i pola. Jeśli nie zapłacisz podatku za ubiegły rok, to dług wzrośnie wraz z odsetkami. W następnym roku będziesz musiał spłacić zarówno drugi, jak i nowy podatek. Aktualnie podatek wraz z długiem widoczny jest w zakładce zarządzanie.
Za każdy kolejny sezon, który nie spłacisz długu, twoja reputacja dynastii będzie cierpieć, dopóki nie przekroczysz minus 10 tysięcy. Po czym zostaniesz wygnany z doliny. No 10 tysięcy, naprawdę dużo. Nowe budowle, tawerna. Na tawernie się chyba da zarabiać. Porozmawiam z Alwinem znowu. Najpierw pogadam z tymi wszystkimi ludźmi tutaj. Siema, Oda. Co tam, ty piara? Eluwo. No i pogadane. Pokaż mi swoje towary. Len, lniana nić. Na zupę trzeba inne rzeczy niż len. Trzeba jakiś do kleiku się tam coś tam bierze. No i pogadamy. Fajnie, fajnie, fajnie. Siema, towary. O, właśnie. Kleik się robi z tego. Ziarna żyta. Potrzebuję ziarno żyta, wiesz? A ty nie sprzedajesz, więc elo. Żyto, żyto goście, dajcie. My jeszcze nie gadaliśmy, co? No, fajnie się gada. Tak randomowo całkiem. Poczekaj, masz dobre staty? Chyba nie masz te staty, więc wszystko jedno, czy się dogadamy, czy nie. To ciężko, praca. Praca. Dobry dialog. Praca. Czwarty raz to samo mówię. No, kozak. Fajnie się gadało. Ładna pogoda, co? Plus zero. No. Polowanko. Pogoda. Jelo. Bo goście się tam teleportował. Widzieliście to na pewno. Adelina. Ej, Adelina, chodź. Wow! Się potknął dziecko, pilnuj go. O, ziarno żyta. Czy to jest potrzebne, żebym ten zasadził? Na pewno, ale to jest strasznie drogie. Okropnie drogie. Ile ja tego zasadzę? O, o jagody mogę sprzedać. Ale jaja. Niedojrzałe jagody gość kupuje. Coś biara. Nawóz trzeba kupić. O, jeden gość, co miał świnie, sprzedawał nawóz. Ciekawe, czy ten od krów też sprzedaje. Jest fertilizer. Kupuję. Też 20 kupię. Kozak. Koło bogatemu zabroni. Jelo, pogadaliśmy. Wracam do domu. Muszę upolować jakąś zwierzynkę po drodze. Albo wziąć skóry z domu. To się sieje jesienią? Nie, no jak jesienią? Bo jak z tym obsiewaniem? Mi się wydawało, że teraz się. Opis ziaren zobacz. Serio? Można go wytworzyć w szklanym stodole, można go wysiewać jesienią i zbierać wiosną. Co? Na jesieni się sadzi na zimę i się zbiera na wiosnę? Chyba powinno być na odwrót, że wiosną się sadzi, a jesienią się zbiera. No jak kurde? Co mi się wydaje, że to jest popierdzielone i na odwrót? Czy to nie ma sensu? I co? Na jesień zasadzasz, całą zimę sobie rośnie i później na wiosnę zbierasz? Jaki to ma sens? Mi się wydaje, że na odwrót. Że wiosną sadzisz, całe lato rośnie i jesienią zbierasz. Ej, czaty, bo... Nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, czy to rzeczywiście jest takie głupie. Cebulę chyba możesz teraz. A jak teraz zasadzę, to co się stanie? Po prostu nie wyrośnie. No to co, fertilizera możemy użyć tak czy siak. Tylko zaraz się dowiemy, jak to się robi. Czy tą motyką? Torba fertilizer wymagane. No ale to... Co mam zrobić z tą torbą? Prosty worek. A worek i torba to jest co innego. Naprawdę? Crafting resource and container for many different things. Wezmę to na dwójkę i wezmę sobie dwójkę. A nie, jest fertilizer. Zerone pole. O, i działa. Teraz nawóz sobie rozsypuję. Mogłem kupić ziarna marchewki. W sumie, czyli mam hajs. A jeżeli pozbieram jagody po drodze, sprzedam jagody i kupię ziarna marchewek. I będzie git. Myślę, że na razie żarcia robimy ponad program. W sensie całe te żarcie, które ja produkuję, mogę sprzedawać i oni sobie chyba poradzą z dostarczeniem żarcia, żeby nie umrzeć. Mi się tak wydaje. Czas do czasu muszę je tylko usmażyć, bo tak bardzo mało oni jedzą, że to się w głowie nie mieści. Drewna rzeczywiście sporo zużywają zimą, ale z żarciem nie ma problemu. Nie jest to jakieś takie wielkie wyzwanie, jak mi się wydawało, że będzie. Oni sobie dobrze radzą. Jak tam dwie osoby są do zbierania żarcia przypisane, to... Myślę, że tego żarcia są w stanie sporo wyprodukować. Tylko tyle, że muszę je przerabiać, to jest minus. Ale pewnie będę mógł postawić kogoś do gotowania. Kiedyś. Gdzie to moje pole? Tutaj. Żebym obsiał i poszedł spać dopiero. Zaorane pole. Ale jest ciemno, idę spać. Nic nie widzę bez tej pochodni, więc już rano sobie zasieję. Cyk. Cyk. Nie da się dwa razy jednego zasieć, więc trzeba klikać szybciej, będzie szybciej. Cyk! Zrobione. Czy ja z tym jeszcze coś potrzebuję robić? Po prostu rośnie i tyle, tak? Tak. Okej. Okay. Inne płoty. Nie mogę żadnego płotu robić na tą chwilę. Cena technologii nie została odblokowana. Okej. Okay.
technologia budowlana. Nie mam nigdzie czegoś takiego jak płoty. Ale marchewka rośnie. Jest chyba kituwa.